Okej, okay, moi drodzy, mówiliśmy o czasie apokalipsy i oczywiście wiele z Was pytało o Pluton, o inny klasyk o Wietnamie i cóż, no pogadajmy o nim. Platoon, czyli Pluton. To film z 1986 roku, napisany i wyreżyserowany przez Olivera Stona, który opowiada nam historię Chrisa Taylora, czyli młodzieckiego żołnierza granego przez Charlie Sheena, który trafia do Wietnamu na wojnę i spędzamy z nim trochę czasu. No, tak naprawdę jest to bardzo prosty film to znaczy perspektywa. Nowicjusza, początkującego uczestnika wojny, który zresztą sam się tam zgłasza z własnej woli i zaczyna rozumieć swój błąd. A my razem z nim poznajemy rzeczywistość towarzyszącą tym żołnierzom w trakcie tego konfliktu. No i tak, po pierwsze, jest to film parę lat później, no tam 7 lat rocznikowo po czasie apokalipsy, ale jest to film, który Oliver Stone próbował zrobić od dekady. Nacinał się troszeczkę, miał problem ze znalezieniem producenta z różnych powodów politycznych i no wiecie, no to... nie był taki oczywisty temat, że każdy sobie może robić film o Wietnamie, Film jest przygnębiający, film jest dramatyczny, film pokazuje zbrodnie wojenne, film pokazuje, wiecie, różne rzeczy, których niekoniecznie, na przykład wojsko amerykańskie czy jacyś producenci, którzy potem myślą o tym, jak to się sprzeda i tak dalej, niekoniecznie chcieli to pokazywać. No i oczywiście jest cały ten aspekt, że Oliver Stone to jest jego taki passion project, ponieważ sam był chyba. W tam w 80., e, przepraszam, w 66. czy w którymś, nie pamiętam już teraz, ale w, był w Wietnamie, więc oczywiście, że jest to historia, która. E, no jest to ciekawy przykład w ogóle z historii, nie? Że mówimy o człowieku, który jakoś sam to przeżył i chciał się tym podzielić. Oczywiście on się tym dzieli w taki dosyć filmowy, hollywoodzki sposób. Nawet jak się posłuchacie z nim wywiadów, no to e, brał na przykład prawdziwe osoby z różnych plutonów i różne wydarzenia, które łączy w jedną całość. No, ale hej, to jest film, to nie jest dosłownie dokument, choć. Ma on dosyć dokumentalizowany styl. Już na przykład sam fakt, że tutaj jest Robert Richardson zdjęciowcem, i on jako operator tak naprawdę dopiero zaczynał. I teraz. Jakbym powiedział, jak myślę, Robert Richardson, z jakimi filmami go kojarzę. Scorsese, filmy typu Casino, Aviator, czy Tarantino, w Nienawistna Ósemka. Kilka różnych filmów, tak? Tam, jak sobie popatrzycie w jego filmografię. Ostatnio widziałem którego chyba Venoma tego drugiego robił. Nie, nie, nie wszystko tam, prawda? Jest ten może idealny w jego karierze, ale. Ma naprawdę świetne, mocno stylizowane kino na koncie. Tylko to już głównie po latach 90., szczególnie po 2000, nie? gdzie te filmy, jak popatrzycie, naprawdę jest w co się wgryźć. Na tym etapie to był dosyć młody chłopak, i z tego co tam sobie patrzyłem. Pracował przy jakichś prawdziwych dokumentach, widziałem się kawałek z nim wywiadu, że naprawdę w jakiejś tam, nie pamiętam czy to było południowoamerykańskiej, ale w jakiejś dżungli leżał i naprawdę strzelali i on naprawdę przestraszony kręcił, więc to było na tyle realistyczne. I po tym Oliver Stone go zatrudnił właśnie do kręcenia jeszcze jednego filmu wcześniej, który chyba był właśnie o jakichś tam salwadorskich potyczkach, że tak powiem, w jakiejś wojnie. Nie pamiętam w tej sekundzie co, sprawdzałem, ale zapomniałem. I później do Plutonu, mimo że był dosyć młodym e, operatorem kamery, to miał ten taki dokumentalizowany sznyt i doświadczenie właśnie z kręceniem na potencjalnie jakiejś niebezpiecznej dżungli, więc go wziął. I Pluton, jeśli chodzi o zdjęcia, jest filmem specyficznym w tym sensie, że tak jak dopiero co się naprodukowałem przy czasie apokalipsy, że kocham kino stylizowane i głębiej Vittorio Storaro, Pluton jest trochę przeciwieństwem. To Wygląda jak najbardziej wszystko dobrze. Realistycznie, ale tutaj mamy bardziej taki dokumentalizowany styl, który nie jest tak przestylizowany, tak? To nie jest, wiecie, duna, nie. To jest raczej sucho, tak wyglądała dżungla. I. Z jednej strony jakaś część miejsca myśli, że trochę szkoda, bo lubię właśnie tego Victoria Storaro w czasie apokalipsy, ale z drugiej strony to w pełni współgra z tym, co z Oliver Stone chciał osiągnąć, czyli jednak realizm, jednak taką jakąś suchą rzeczywistość, żeby widz po prostu w to wszedł. I to jest też taka odwieczna moja rozkwina, dlatego się zatrzymuję na chwilę przy tym, czy mimo wszystko, jakbyśmy to podkręcili, Wzięli wtedy jakiegoś lepszego zdjęciowca, no bo on był jeszcze młody, dopiero się rozwijał. I żeby on to właśnie podkręcił trochę jak ten Vittorio Soraro, czy mo może to nie byłoby realistyczne, tylko przestylizowane, ale czy nie oddałoby więcej? Nie wiem, zostawiam tą rozkwinę Wam. W każdym razie to i tak działa. A film zresztą działa, ponieważ od pierwszych scen Oliver stąd po prostu widać, co chce osiągnąć, tak? Wysiadamy na lotnisku z czarnym szynem. Tym Młokosem z ładniutką twarzyczką, super podobną do swojego ojca, także tak, to jest też ten aspekt z castingiem zabawny dosyć, że dopiero co jego ojciec grał główną rolę w czasie apokalipsy, a teraz to on jest tutaj tym młodym żołnierzem, także bardzo taki meta aspekt i trochę takie wait a minute, takie, no co, 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 jakby, tak, jakby nie znał ich nawet, nie, że są rodziną i po prostu poszedł do kina i tak... Ej, minute. Ale w każdym razie wysiada on na tym lotnisku. Widzi z jednej strony jakichś tam przechadzających się weteranów, którzy wyglądają na takich na zasadzie: O świeże mięsko przyjechało. Z drugiej strony widzi. Zwłoki w workach. Jakby to uderzenie jest momentalne. To uderzenie tym Wietnamem w tym filmie jest trochę takie, jak jeśli kiedyś lecieliście do jakichś ciepłych krajów, do jakiegoś klasycznego, all inclusive w Hurgadzie i, wysi i wysiedliście w Egipcie na płycie lotniska, szczególnie w lato, i mieliście ten takie buchnięcie po prostu ścianą ciepłego powietrza, to to przeżył to z Was, to wie o czym mówię. No to mniej więcej tak. Ten film robi buch, Wietnam od pierwszego momentu do ostatniego. I oczywiście jest to film bardzo prosty. Tak naprawdę, to nie ma ani jakiejś głębi, jeśli chodzi o historię, ani jeśli chodzi o e, te rozkminy z tymi bohaterami. To znaczy, żeby nie było. Każdy z tych bohaterów coś się prezentuje i, i ten film zmusza do refleksji, dużo pokazuje, ale to jest wszystko raczej oczywiste, tak? E, o co mi chodzi? Film jest bardzo prostą narracją prowadzony, nasz bohater. Ma tam rok tego swojego, ten turnus, nie wiem jak się tłumaczy na polski, ale rok tego swojego, ten przydział, że musi odbyć tą służbę, tak? i po prostu odlicza dni i mamy trochę co jakieś tam przeskoki w czasie, że zostało mi 300 dni, zostało mi 250 dni. W międzyczasie, wiadomo, są spowolnienia, że opowiada, no od tamtej pory chodzimy i robimy coś, bo jest tak samo robiona resonansja jak w czasie apokalipsy, choć tu uważam, że dużo mniej potrzebna, ale to już jest inna, inna sprawa. I po prostu za jakiś czas mamy kluczowe momenty, typu sceny akcji, coś, prawda, strzelają się z Wiedką. No nie, aż do finałowego, kulminacyjnego, po prostu starcia wielkiego, gdzie tam mało kto ledwo co wychodzi ee, żywy, ponieważ jest po prostu. Po prostu sieczka w tej dżungli. Także jest dosyć proste, po prostu przemierzamy dżunglę i jest takie piękno w prostocie, to znaczy tak naprawdę dla większości żołnierzy tym była ta wojna, czyli po pierwsze odliczamy dni, żeby może chyba przetrwać, a po drugie no to patrolujemy dżunglę, jak ten Forest Gump się przypomina, no chodziliśmy, potem padało, potem więcej chodziliśmy, potem znowu padało. <laughs> to jest e, Forest też musimy o tym pogadać, to nie? I tak naprawdę to właśnie, no musieli się tu okopać, tu patrolować, tutaj jest to monotonne, jest to przede wszystkim straszne. To znaczy, i to wybrzmienia w tym filmie perfekcyjnie warunki w jakich oni są, pełna amatorka po prostu tego całego przedsięwzięcia, w tym sensie jak porównamy te wojny z tym jak Amerykanie na przykład teraz by prowadzili wojnę, czy prowadzili w Iraku i Afganistanie, gdzie no, tam też nie było idealnie, ale jak się porównacie ich zasady, przewagę technologiczną, to w ogóle jak są podejmowane decyzje i pewne e, jakie taktyki są używane po prostu na polu walki, tak? Tutaj idźcie kurwa do dżungli i patrolujcie. Mówię, fuck that. W sensie, jak to się ogląda, jak, jak ten, i ten film to znowu, Oliver stąd chciał to oddać, udało mu się, chłopie. Ja siedzę i oglądam z myślą, Jesus Christ, siedzisz, w, w, po prostu siedzisz w dżungli, kręcone na Filipinach jak czas apokalipsy, no ale siedzisz w tej wietnamskiej dżungli. Samo to w sobie to już jest tak, dziękuję bardzo, mrówki, robaki, gorąco i tak dalej, warunki beznadziejne, no nie? A dodatkowo walczysz z przeciwnikiem, którego... Praktycznie nie widać. Na dzisiejszym polu walki mają lepszy rekonesans, satelity, teraz to i drony. I wiecie, jakby mnóstwo przewagi technologicznej i rozpoznawania terenu, i, i, i tak dalej, i tak dalej. Tam idziemy w las! Może na coś wpadniemy, może wpadniemy na jakieś pułapki, kurwa, które Wietkong stosował, może wpadniemy po prostu na pułapkę dosłownego Wietkongu, w sensie, że będą siedzieć w krzakach, gdzie w tej dżungli to naprawdę nie wiem, jak można się odnaleźć, ja, w sensie. Ech, straszne warunki po prostu, i to wszystko przy jakimś minimalnym przeszkoleniu, beznadziejnym sprzęcie. To były czasy, wiecie, nieużywania kamizelek kul kulotpornych. E, mieli te swoje stare M16 zaczynające się, jakby w to sensie, znaczy, Jesus. Już jakby. Nie chciałbym w tym brać udziału za żadne skarby. I to, że ci ludzie po prostu. Ten film się ogląda, jakby to był jakiś obcy jak jakiś jeden z serii filmów Obcy, gdzie są zamknięci na statku z Obcym i na zasadzie pierdole, może nam się uda przeżyć do końca misji, nie? Jest, jest, jest to non-stop zagrożenie, non-stop fatalne warunki, po prostu wszyscy mają dość, i z to, co powiedziałem, też jeśli chodzi o amatorkę, no tutaj widać, i zaraz jakby dążę całą recenzją do powiedzenia o głównych bohaterach tych obok Czarnego Szyna, tak, no ale oczywiście samo dowództwo, jakiś tam szef w tle wydaje rozkazy, ten ich bezpośredni szef jest oficerem, który w ogóle nie ogarnia tematu i tak naprawdę rządzą ci ludzie, którzy wyrośli z, jakby z tego podstawowego plutonu na tych dowódców tego powiedzmy średniego szczebla. Czyli Tom Berenger jako Barnes, Willem Dafoe jako Elias i tam jeszcze jest e, sierżant O'Neill, to jest John C. McGinley, którego no dla mnie zawsze będzie doktorem Coxem ze Scrapsów. Ja też do końca nie pamiętam kto jest dosłownie nad kim. Ale ewidentnie rządzi Barnes i Elias, którzy się kłócą. I to jest centralny konflikt filmu, poza, jakby Amerykanie kontra Wiedką w dżungli, filozofia wojny tych dwóch osób. I to jest najwięcej głębi, jaką jest w stanie tutaj Oliver Stone zbudować na podstawie tych dwóch bohaterów. I to są w ogóle najlepsze sceny w tym filmie, oczywiście, dotyczące nich. Czy dotyczące nich, w sensie. W ogóle jak rozmawiałem, jak wydają rozkazy, jakie mają podejście do sytuacji, no ale też oczywiście wszystko co związane z tym konfliktem, czyli tematy najtrudniejsze, tematy zbrodni wojennych, tematy friendly fire i to dosłownie, dosłownie tutaj po prostu w tym filmie Barnes Eliasa morduje i tematy odpowiedzialności za to, etyki na wojnie i tak dalej i tak dalej. I to są właśnie najlepsze sceny dla mnie w tym filmie, które robią wrażenie, ponieważ Większa część filmu jest pisana takimi trochę dialogami, to są takie lata osiemdziesiąte. Oni trochę gadają jak w Aliens, jak w Obcym 2. Oni no i są trochę tacy przerysowani wszyscy, lekko bardziej. Nawet sam fakt, wiecie, chodzi mi o taką subtelność. No ten Barnes, który jest tym bezdusznym produktem wojny, który się świetnie odnajduje na polu walki, ale jest synem bez żadnych zasad, gdzie morduje nie tylko przeciwników, ale morduje też niewinnych, Morduje też swoich, jak trzeba, tylko żeby własną dupę chronić. Także on jest to takim najbardziej chyba bedgajem, chociaż udaje się to oczywiście Oliverowi Stone'owi, moim zdaniem, że trochę go rozumiemy, bo w tych warunkach, to wszystko, co wcześniej mówiłem, w tych warunkach, czy ja bym się w końcu nie stał bezlitosnym skurwysynem? No ale w każdym razie, oby nie, obym się stał po prostu Eliasem. Good, good enough. Ale chciałem powiedzieć, że film nie jest najsubtelniejszy, bo oczywiście ten Wielban to jest ten taki, wiecie, pokiereszowany, blizny i tak dalej. To wszystko ma sens, ale wprowadza trochę taki... Nie, nie chcę powiedzieć, że B-movie vibe, ale powiedzmy, że wszystko w tym filmie jest trochę takie przerysowane. Nawet ta śmierć Lajasa klasyczna, wiecie tam, prawda? co są klasyczne, piękne sceny i wspaniale poprzerabiane, na przykład w Tropic Thunder. Ale umówmy się, one są trochę większe niż życie. Widać, że Oliver Stone mimo wszystko jest dokumentalizowany realizm, ale jednak trochę robimy Hollywood, no nie? Także on gdzieś tutaj próbuje, tak jakby, tak jakby chciał zrobić klasyczne Hollywood, epickość, pompatyczność i jakieś, wiecie, zadziorne dialogi, ale to jest fasada? Bo zależy mu na tym, żeby przekazać prawdę. No i to jest taki miksik i ten miksik to pluton, no nie? Ja przynajmniej to tak odbieram, no nie? Bo tak, te niektóre dialogi były takie trochę, wiecie, toporne, że tak powiem. Bardzo to wszystko oczywiste, ten z tą blizną i tak dalej. No ale, co miało zadziałać, to zadziałało. Gdy są sceny, gdzie w końcu wbijają do tej wietnamskiej wioski, gdzie tak na oko patrząc z naszej perspektywy to są rzeczywiście jacyś wieśniacy, są jakieś dzieciaki, mają jakieś kurwa kury i coś tam i jakby po prostu zwykła wioska niekoniecznie współpracująca z wiedkągiem, a nasi bohaterowie zaczynają eskalować sytuację i dochodzi po prostu do zbrodni wojennych. No to są mocne sceny, to są mocne sceny szczególnie, że widzimy tutaj też e, naszego bohatera którego gra Charlie, on się nazywa Chris i Chris tutaj zaczyna już tracić rozum i Chris tutaj zaczyna samemu trochę męczyć tego jednego dzieciaka i Chris trochę jakby w trakcie filmu później przechodzi jednak pewną przemianę że obserwując Barsa i Eliasa jednak się skłania w stronę Eliasa i chce też go pomścić znaczy jednak jakaś forma człowieczeństwa w nim wygrywa, jest bezlitosny dla przeciwnika, ale w miarę szanujący siebie i zasady moralne z jakimi tu przybył, że tak powiem. Ale w tej scenie, gdy na naszych oczach po prostu widać, widać to zło które buzuje i też jakby widać w nim to, że on nie chce tam być, że to jest, że widać, że się znalazł w piekle, którego zmusza do złych rzeczy, no nie? I też dodatkowo widać właśnie to, że brak dobrych struktur w armii, ja myślę, że to jest fajna w ogóle analiza, coś co można wyciągnąć z tego filmu, brak dobrego dowództwa i systemu jakby pewnych struktur i hierarchii, może doprowadzić do sytuacji takiej samowolki, gdzie ludzie, przypominając stare dobre powiedzenie, co prawda takie używane głównie komiksowo chyba w ostatnim czasie, ale że władza korumpuje z wielką mocą, wielką odpowiedzialność i tak dalej. Wchodzimy tutaj w Spider-Manowo, Supermanowo, Batmanowe Erosquidę, nie? Ale nie, no że gdy macie tego dzieciaka w wiosce, no bo mówmy się, połowa z tych żołnierzy to byli dziewiętnastolatkowie i... Teoretycznie nie może kogoś zabić, ale jeśli będzie bezkarny, jest w tej sytuacji, że gromadząca się w nim złość, chęć przetrwania, chęć zemsty i po prostu ten, ten absurd tej sytuacji, w jakiej się znalazł, może doprowadzić do tego, że jakby poczuje się właśnie, będzie tym bully po angielsku, nie? Będzie tym, kto się wyżyje na jakichś niewinnych nawet ludziach. I jeśli nie ma dobrych struktur i systemu dowódczego, który by tego, by to blokował i kontrolował, może dojść do takich sytuacji. A tutaj jeszcze dodatkowo Barnes sam to robi, dając taki przykład, nie? Już nic nie mówiąc o tym, że potem eliminuje Eliasa, <grym>, bo... Chciał na niego naskarżyć, w dużym skrócie, także jest bezlitosny. Mogło się wydawać, że Bars jest takim człowiekiem, który swoich nie ruszy, nie? Że jakby przeciwnika będzie torturował, żeby wyciągnąć z niego informacje, które uratują jego ludzi. Ale nie okazuje się, że swoich ludzi w razie, tego, w razie czego też zabije. On jest takim po prostu najgorszym rodzajem produktu wojny, wojny, jako w ogóle zjawiska, ale trzeba też przy tym przyznać, że jest w tym dobry. To znaczy jest z perspektywy amerykańskiego żołnierza, no on jakby wszyscy ci inni żołnierze chcą być naokoło niego, bo wiedzą, że z nim mają większe szanse na przetrwanie. I to jest też odwieczne pytanie, takie w tak fatalnej wojny jak ta w Wietnamie, czy nie musimy się wszyscy tacy stać, żeby przetrwać? Czy trzeba porzucić swo swoje człowieczeństwo, żeby wyjść z tego całe? No i to, to, jest, to są to są dosyć głębokie rozkwiny w tym filmie, opakowane w dosyć pompatyczną fasadę, <noise> mało subtelną, ale jak najbardziej działają kilka epickich scen, sceny akcji na koniec, jak najbardziej. Pełen chaos, oczywiście troszeczkę hollywoodzka przesada w niektórych momentach, ale generalnie wszystko, co Oliver Stone chciał, przekazał świetnie. Znaczy na koniec, czy tam któryś z tych żołnierzy się chowa pod trupami, udaje zwłoki, czy któryś ucieka, czy któryś po prostu szaleńczo, jak to nasz bohater szarżuje, po prostu strzelając na oślep na zasadzie Leroy Jenkins, ja ich zachowania rozumiem. Żadnego w mojej głowie nie kwestionuje w zasadzie, czemu robisz to, a nie tamto. Nie, ale ja to rozumiem. Ja sam nie wiem, co bym zrobił, to no nie. Bo też pamiętajmy, że mieli gównianą broń, byli słabo przeszkoleni. Kurwa w dżungli, w każdej chwili, ktoś na ciebie może wypaść. Ja sam nie wiem, co ja bym zrobił. Wiem, że nie chciałbym w tym brać udziału na pewno po tym, co tutaj zobaczyłem. Także jest to film, który z jednej strony. Pokazuje złe strony wojny, w sensie dosłownie tej amerykańskiej, mordowanie niewinnych osób, yy, zbrodnie wojenne w dużym skrócie, ale z drugiej strony pokazuje te warunki, w jakich ci żołnierze żyli, które były po prostu nieludzkie. Także, hej, piękne podsumowanie Wietnamu, nie? Epicka muzyka, i też oczywiście trzeba powiedzieć, że. Kilka no, po prostu klasycznych scen. Jak już mówiłem, Elias umierający gdzieś tam, wiecie. No, co chcę dużo mówić? Jedna ze bardziej klasycznych scen wojennych w historii kina, która oczywiście prosi się o przeróbkę, i później oczywiście jest przerobiona właśnie we wspomnianym już przeze mnie Tropic Thunder. Ten film jest na tyle, ta, na tyle taki pompatyczno hollywoodzki, w, nawet przy całej swojej prawdziwości i tym, że to jest tam prawda Oliver Stone był w Wietnamie i pokazuje coś, co się działo mniej więcej, naprawdę. Że aż się prosi o przeróbkę. To Czas apokalipsy ci ciężej byłoby przerobić, no nie? No, nie ma takich oczywistych scen. A tutaj wystarczy wziąć te sceny, które troszeczkę idą. Ech, to jest trochę jak ta scena z Predatora, gdzie oni zbijają pionę. Ta scena jest tak hardkorowo przerysowana, że aż się prosi, żeby ją przerobić w jakikolwiek sposób. Bo wydaje mi się, że takie rzeczy są najłatwiejsze w parodiowaniu, Gdy one już są, postawią jakby. Wszystko na jedną kartę, na przykład pompatyczności, epickości, zadziornych dialogów, jakiejś takiej, wiecie, że są po prostu bardzo mocno idą w jakimś kierunku. Potem wystarczy to przełożyć jeszcze troszeczkę dalej i już zataczały pełne kółko w stronę parodii. Żeby było jasne, nie krytykuję tu Plutonu, uważam, że to wyszło Stone'owi, ale dzisiaj oglądam go, za dzieciaka tam film oczywiście kochałem, jak byłem młodszy, a dzisiaj oglądam z taką lekką dozo, dozą okej. Okay. Subtelności mi tutaj troszeczkę momentami zabrakło, ponieważ tam, gdzie jakby właśnie ten film jest subtelny, albo przynajmniej taki no, skupiający się na doznaniach wojennych, taki bardziej po prostu realizm tej dżungli, nasz bohater nie wie co zrobić, wie, to, jak idzie, ktoś strzela, coś się dzieje, chaos wojny, to w tym momencie ten film jest uważam najlepszy. nie? Też muszę powiedzieć jeszcze jedna rzecz, której nie zauważyłem kiedyś. Elias, bardzo mocne gay vibes. I'll hold it for you. Serio, bo ja wiem, że w tym filmie i patrzy na Czarny Gościna i się taki tam kręci i mówi pociągi z mojej rurki. Put your mouth on this. I powiem Wam, że mówię to tak pół żartem, pół serio, ale naprawdę miałem taką myśl w trakcie seansu i zgooglowałem to i ludzie inni też to zauważyli, więc coś tu jest. No ale niestety potem ginie. A zajebista postać, zresztą Bars też jest zajebistą postacią, tylko że Barsa się raczej chyba nienawidzi, prawda? No i też muszę powiedzieć, że na koniec filmu myślałem sobie, że postać Charlie'ego Sina nasz główny bohater, on mógł być takim pustym obserwatorem w tle, ale on bierze czynny udział, on tam naprawdę jakby pokonuje strach, cytując innego bohatera z innego filmu Olivera Stone'a, pokonuje strach, żeby pokonać śmierć. I rusza do ataku i jest skuteczny i odważny. Znajduje w sobie tę odwagę, której wcześniej nie miał. Także yy, myślę, że to też jest ciekawe. Także Pluton zupełnie inny filmiczny z Apokalipsy, mimo że o Wietnamie. Bardziej klasyczny, prostszy, mniej subtelny, mniej głęboki, ale wciąż bardzo ciekawy. Wciąż miksuje w sobie pewną formę przerysowania z ultrarealizmem doznania wietnamskiego, że tak powiem. Świetni aktorzy. Świetne lokacje, w sensie, że naprawdę kręcili na Filipinach znowu i to wygląda wszystko dobrze. Świetne sceny akcji naprawdę i przede wszystkim feeling tego miejsca i tego, jak to było być żołnierzem wtedy, dla mnie świetnie oddane. Także pluton dostaje ode mnie 8 z serduszkiem. Kiedyś to było 10, teraz niektóre rzeczy mi nie pasują albo... A, no, może nie jest aż tak perfekcyjnie, ale bliżej 9 niż siedmiu Pluton bardzo polecam i zawsze świetnie się bawię oglądając. Jest to taki klasyk, taki uroczy klasyk, uroczy w tym, że mimo wszystko jest to hardkorowy film o wojnie, no nie? Ale jakby temu filmowi w porównaniu na przykład do Helikopter w ogniu, czy Czasu Apokalipsy, czy Szeregowca Ryana, do takiej perfekcji, do takiego, żeby Pluton był dla mnie 10 na 10 teraz, właśnie brakuje, żeby troszkę tych przerysowanych dialogów popatyczności mu zabrać. I trochę podłożyć taki, wie, wiecie, taki, taką powagę. Nie, nie wiem nawet o co chodzi. No moim zdaniem po prostu trochę przeszarżował. Po prostu trochę przeszarżował Oliver Stone. Trochę mu zabrakło subtelności w tworzeniu świata. Ale i tak jakby w 85% co chciał osiągnąć, osiągnął. Zresztą ten film dostał parę Oscarów, jest klasykiem. Wiem, że wszyscy go kochacie. Także czekam na wasze opinie. Dajcie znać w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.